dzisiejszym odcinku jesteśmy na Camp Nou. Idziemy na mecz Barcelona kontra Valencia. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj spełni się moje największe marzenie, czyli obejrzę mecz FC Barcelony na Camp Nou i koniecznie oglądaj do końca, bo po meczu wejdziemy do szatni. Sponsorem kanału jest TotalBet. Podczas rejestracji z kodem QSEK zagraj bez ryzyka do 200 zł. Link w opisie. Z Madrytu przenieśliśmy się do słonecznej Barcelony i jesteśmy już w okolicach Camp Nou. Nasza podróż z Madrytu trwała 3 godziny. Jechaliśmy pociągiem. Nic nie pamiętam z tej podróży. Wstaliśmy o 5. Może spałem, może nie, nie wiem. Ale siła jest, bo dzisiaj spełnia się moje marzenie. Chciałem zawsze przyjechać na mecz FC Barcelony na Camp Nou i dzisiaj to się dzieje. I w sumie to jest praktycznie ostatni gwizdek, żeby tutaj się pojawić, bo po tym sezonie Barcelona zmienia stadion. Kojarzysz to? Ja bardzo dobrze to pamiętam. Co? No tą sytuację. Messi wiesza pranie? Jest wycofanie piły i Messi z lewej nogi ładuje. No i później no to się dzieje to, co tutaj się dzieje, nie? 3-2 wtedy było, tak? Mecz zbliżał się wielkimi krokami, na ulicach pojawiło się wielu kibiców, więc zaczęliśmy kierować się na stadion. Zbliżamy się pod Camp Nou i z obserwacji mojej wynika, że dużo osób ma koszulkę Pedriego i uwaga, Roberta Lewandowskiego. Gawiego nie widzieliśmy, ale ja wcześniej czytałem taki artykuł, że koszulka Gawiego sprzedaje się najbardziej, jeśli chodzi o oficjalny sklep kibica Barcelony. Ciekawe dlaczego, nie? Ten Gawi tak najbardziej sprzedawany. Wiesz co, jest to taki piłkarz, który no po prostu zapierdziela na wojsku, pokazuje charakter, jest wychowankiem, no i też na pewno swoją przyszłość będzie wiązał z dumą Katalonii, przynajmniej mam taką nadzieję. No i tutaj rzeczywiście widać, że 90 tysięcy wchodzi na ten stadion, bo ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Było tylu kibiców, że przed wejściem na obiekt staliśmy w ogromnej kolejce. Przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa, już jesteśmy pod Spotify Camp Nou. Zaraz będziemy wchodzić do środka, ale na początku zobaczcie, jak wygląda ten obiekt przed meczem. Znajdują się tutaj różne strefy dla młodych kibiców FC Barcelony. Kiedy weszliśmy na stadion, zauważyłem, że można podejść pod murawę. Zobacz, tam na ziemię można iść. Idziemy tam? Chodź, dawaj. I wtedy ujrzeliśmy ten widok. Weszliśmy na Camp Nou i to jest naprawdę coś niesamowitego. Ten widok jest przepiękny, od dzieciaka tutaj chciałem być i bardzo się cieszę, że jesteśmy na meczu La Liga Barcelona-Valencia. Ale słuchajcie, jeśli bijecie 10 tysięcy łapek w górę, to przylecimy tutaj na mecz, żeby zobaczyć, jak zagra Lewy, bo dzisiaj niestety nie gra z powodu kontuzji, no ale jeszcze na Camp Nou na pewno będziemy wracać, no bo to jest w końcu mój dom. W momencie, kiedy sprawdzaliśmy ceny w barze, spotkaliśmy widza z Polski. Skąd jesteś? Z Poznania. Jak widzicie, spotykamy się na całym świecie. Ostatnio spotkaliśmy widza na meczu Atletico Madryt. Dzisiaj jesteśmy na Barcelonie, czyli tym lepszym klubie. Miłego oglądania. Jaki wynik? 4-2. Dla Barcelony? Tak. To dobrze. Miłego oglądania. Na Camp Nou mamy dostępne wiele różnych barów. Ceny? No, ceny stadionowe. Tak, stadionowo-lotniskowe. My wsiedziemy na nasze miejsca i w tym momencie weszliśmy na naszą trybunę. A więc jesteśmy na naszym sektorze. Miejsce wydaje mi się, że bardzo dobre do oglądania. Idziemy teraz poszukać naszego miejsca. I na murawie pojawia się FC Barcelona! Obie drużyny zeszły z rozgrzewki, a to oznacza, że czas na hymn FC Barcelony. Mamy pierwszy gwizdek sędziego i zaczynamy spotkanie. Barcelona-Valencia, czekajmy na wielkie show. Komu kibicujesz dzisiaj? Barcelonie. Pierwszy atak wyprowadziła FC Barcelona. Zobaczmy De Jong. I mamy dla was, widzowie, ciekawostkę. Na samej górze stadionu Barcelony wiszą flagi i są w takiej kolejności, jak aktualnie prezentuje się tabela, czyli jest pierwsza Barcelona, drugi Real, trzeci Real Sociedad, czwarty Atletico Madryt, a trzecia od końca jest Valencia, więc muszą to przewieszać przed każdym meczem. Ciekawe, nie? Ja nie wiem. Przyszedł czas na kolejny atak FC Barcelony. W 15 minucie Barcelona prowadzi z 2x1.
Polską 1-0. No i mamy rzut wolny Rafinha przy piłce. Rafinha w mur. Niestety, ale jeszcze poszapiła w pole karne. No ale nic z tego niestety nie ma. Ale zobaczmy, ale poszedł Balde! Jezus Maria! Się zabawił i Rafinha obok bramki niestety, ajajaj! Ale Balde teraz bardzo dobrze wszedł. Walencja się nie poddawała. Nie. Myślałem, że będzie kontrował, wiesz? No, powinien teoretycznie, nie? Może tak chciał. Barca. Podoba ci się stadion? Podoba mi się stadion, ale taki trochę jakby... Jaki? Miał wiele lat. Ale to dlatego go będą przeprowadzać. Tak, tam jest rozebrana trybuna, są złośnia piły. Jezus, co on dopiłem mu! Ale piłeczka! Jezus Maria, co oni odwalili teraz? Ja pierdzielę! Kto to podał do Der Stegena? Ferran Torres! Co on zrobił w ogóle? Chwilę później Walencja miała znowu świetną okazję. Jezus Maria, Jezus. No chyba takim akcentem zakończymy pierwszą połowę spotkania. I koniecznie oglądajcie do końca, bo po meczu wejdziemy do szatni na Camp Nou. Zanim zacznie się druga część spotkania, warto przypomnieć, że kolejne filmy z Hiszpanii także będą się pojawiać. Jeszcze chcemy odwiedzić dom Leo Messiego, w sumie dzielnicę, na której on mieszkał. Więc będzie ciekawe, dlatego kliknijcie taki sam przycisk, subskrybujcie tam na dole. I zostawcie łapkę w górę, bo jak wbijecie 5000, to pojadę na trening FC Barcelony. Mam informacje dla pełnoletnich widzów kanału. Razem z TotalBet przygotowaliśmy dla Was ofertę. Przy rejestracji z kodem QSEK dostaniecie zakład bez ryzyka do 200 zł. No i link do rejestracji znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczynamy drugą połowę spotkania, co prawda już się zaczęła 2 minuty temu. No ale na razie trwa walka w środku pola i Barcelona przy piłce. Karny! Tak jest! Ale myślałem, że w twarz dostał tak szczerze. Ja też, ale będzie ewentualnie VAR, nie? Ręka ewident, widziałem stąd. Ferran Torres podchodzi do rzutu karnego, więc jest ewidentny. Już tego raczej sędzia nie będzie weryfikował, chociaż jeszcze na coś czeka. Dobra, mamy rzut karny, sędzia odgwizdał. Ferran Torres z obok bramki. No nie wierzę w gościa. Ej, drugi karny, jaki widzimy, odkąd tu jesteśmy, drugie pudło. Bez kitu. Chwilę później Barcelona miała kolejną znakomitą okazję. Ansu Fati do Rafini, Rafinha do Fatiego, Fati, super! A teraz wydarzy się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Oj, czerwona! Czerwona... Zasłużona! Czerwona kartka dla Araujo. Ale zobacz, co się dzieje! Dziękuję mu i tak! Ale zobacz, dostał czerwoną, nie kłóci się, dostaje oklaski, schodzi. On dobrze ogólnie dobrze, gra, nie? Bardzo dobrze gra. Ale musiał to zrobić. Sędzia kończy spotkanie. I cyk! 3 punkty na koncie Barcelony i ten mecz przybliża Barcelonę do Mistrzostwa Hiszpanii. Co prawda się stało trochę spotkań, no ale takie mecze też trzeba potrafić wygrywać. Zgadzam się. Trudny mecz. Grali pół godziny o jednego mniej, no ale gratulacje. Ale udało się. Mam informację dla pełnoletnich widzów kanału. Razem z TotalBet przygotowaliśmy dla Was ofertę. Link jest w opisie. Z kodem QSEK przy rejestracji dostaniecie bonus bez ryzyka. I uwaga! Na kanale TotalBet pojawił się film ze zwiedzania muzeum i stadionu FC Barcelony. Weszliśmy do szatni na Camp Nou. Zapraszam do oglądania. Link jest w opisie. W kolejnym odcinku odwiedzimy dom Messiego i Suareza. Ten film pojawi się w następną niedzielę o godzinie 10. Kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, aby nie przegapić tego filmu i zostawcie łapkę w górę, bo jak wbijecie 5000, to pojadę na trening FC Barcelony.